Hejo, hejo, witam się z Wami. Mamy odcinek z Reserved, ale zamówiłam tylko i wyłącznie okrycia wierzchnie w przeróżnych stylach. Tak naprawdę wybierałam to, co mi się najbardziej podoba, wpadło w oko, niekoniecznie w moim stylu. Także tutaj będzie takie mierzenie i zobaczę, może rzeczywiście się do czegoś nowego przekonam. Zacznę od takiej bomberki. Bardzo ciekawa, myślę, że rozmiar XL. Mamy tak, 100% bawełny, jeśli chodzi o kurtkę z tej strony, natomiast w środku mamy podszewkę z poliestru 100%. Ona jest delikatnie, z jakimś delikatnym wypełnieniem w środku. Chętnie zobaczę, jak będzie wyglądać na mnie. Raczej krótsza, rękawy zakończone ściągaczami. Brałam jedną kamizelkę puchową, ale dość taka mała się wydaje. Tutaj jest troszkę szersza, a tutaj się bardzo tak zwęża u góry. Wydaje się być ciepła, kolor granatowy, guziki w kolorze srebrnym, a rozmiar L. 140 zł kosztowała i tak się prezentuje. Zaraz zobaczymy ją na mnie. Z działu premium, delikatnie z wełną, rozmiar L. I to mamy taki płaszczyk a la ramoneskę. W szarym kolorze, srebrne guziki, co w sumie tutaj ciężko mi Wam to pokazać, więc po prostu szybciutko przez to przelecę i pokażę Wam to na mnie. Tutaj Wam powiem tylko rozmiary, żebyście wszystko miały mniej więcej w podszewka. 100% poliester, 50 wełna, 35 poliester, 10 akryl, 5 wiskoza. Więc skład tak pół na pół bym powiedziała. Granatowa. Tak samo z wełną, rozmiar L i to już jest taka bardziej krótka bomberka, trochę w stylu Zary. Zara ma bardzo podobne modele. Tu mamy 75 poliester, 25 wełna i 100 poliester podszewka. Także tak się prezentuje, zapinana na zamek. Mam nadzieję, że na ciele będzie dobrze wyglądać, rozmiar L. Jaśniejsza rzecz, i ta nie do końca właśnie Wam powiem, że jest w moim stylu. Rozmiar XL, 200 zł, dość drogie były te rzeczy jak na Reserved. Szczególnie, że Reserved to jest po prostu marka LPP. Także mam tutaj taką krótką ramoneskę jeansową. Rozmiar XL. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Ma bardzo miły materiał. Następna rzecz, również inspirowana trochę Zarą. Rozmiar L. To jest ramoneska krótka, właśnie w kolorze takim zielonkawym, czyli bardzo podobna do tej wiralowej kurtki z Zary. Materiał jest fajny, bo ta skóra nie jest super sztywna, więc powinna się bardzo fajnie nosić. Zobaczymy, jak fason. Popatrzcie, tutaj jest wycięta w ogóle w takie V. Tutaj na samym dole ma tylko dwa guziczki. Tutaj na dole jest ściągana, więc spoko, ale ma bardzo dziwny krój, dlatego pewnie ją zamówiłam. Czarna, pikowana. Ciekawa. Ciekawa jestem, jak ona będzie wyglądać w ogóle na ciele, ale nie wiem, pewnie jakbym była stacjonarnie w sklepie, to w życiu bym jej nie wzięła do przymierzalni, ale jak już tutaj dotarła, no to chociaż ją przymierzę. I ostatnia rzecz. Bardzo mi się podobały w tym roku futerka. Ja się w ogóle nie skusiłam, nawet nie mierzyłam futerek, ale to było na promocji w Reserved 80 zł, rozmiar L. I to jest czarne futro. Wydaje mi się, że ja do tego nie wejdę. Ja mam dzisiaj jasny outfit, żeby troszeczkę te właśnie te kurtki się wyróżniały. No i zaczynam od tej bawełnianej. Od razu minus, bardzo się obiera, wszystko się do tego lepi, więc no niekoniecznie. Jeśli chodzi o krój, to wydawałoby się, że ta kurtka jest taka bardzo prosta. Przeszkadzają rękawy, one wydają się być takie nadmuchane i od razu są takie poszerzające, więc tutaj to obniżenie ramion powoduje, że ta kurtka nie do końca wygląda tak fajnie, jakby się chciało. No i mamy kamizelkę. W sumie rozmiarowo jest naprawdę ok. Ona jest troszkę bardziej taka nadmuchana, więc odrobinkę poszerzająca. Dość ciekawie wyglądają te guziki. Są takie jak troszkę w tych marynarkach a la Chanel. No, kamizelce tak naprawdę nic nie brakuje. Ta kurteczka naprawdę mi się podoba, właśnie coś w stylu tych Zary. Tak samo, troszkę obniżone rękawy, ale nie przeszkadza mi to aż tak bardzo jak w tej pierwszej. Tutaj na zameczek troszkę jest ciasna na dole, Wam powiem, ale nie wygląda na za małą, więc myślę, że jest ok. Fajne kieszenie, w dobrym miejscu, więc nie psują tutaj sylwetki.
Dość ciekawe rozwiązanie. Myślę, że gdyby była na jakiejś wyprzedaży w dobrej cenie, to warta zakupu. Dobra, mierzę tą śmieszną kurtkę. Naprawdę ta kurtka nie wygląda tak źle. Wygląda okej, bardzo taka prosta. Coś się dzieje. Można ją sobie tutaj ściągnąć. Dwa te guziczki. Nawet się to fajnie ten dekolt układa. I mamy tą króciutką ramoneskę jeansową. Wygląda naprawdę okej, powiem Wam szczerze. Na mnie rozmiar jest za mały, bo nie jestem w stanie się zapiąć, więc... jakby mi to nie przeszkadza, bo ja lubię nosić rozpięte kurtki, nawet z paskiem. Natomiast rzeczywiście, jeśli chciałybyście je zapiąć, to tutaj rozmiarowo wypada troszkę delikatnie mniejsza. Bardzo podoba mi się kolor jeansu tej kurtki i fajnie, że ona jest taka bardzo, wiecie co, elastyczna. Dobra, i teraz mamy tą kurteczkę z wełną. To jest taka ponadczasowa, myślę, że klasyka, będzie wielu osobom pasować. Dość ciekawie wygląda, bardzo dobra długość, bo zakrywa nam pośladki, więc myślę, że świetnie się prezentuje. Jeśli chodzi o zapięcie się, to myślę, że spokojnie się zatnę, chociaż ona jest troszkę zwężająca się ku dołowi, więc nie wiem, czy to korzystnie wygląda, ale taka rozpięta jest naprawdę ok. Właśnie rozpięta wydaje mi się być za szeroka, a zapięta wydaje mi się być troszkę za mała. Ale powiem Wam szczerze, że za tą cenę i ja bym jej sobie osobiście nie zostawiła. I mamy tą ramoneskę troszkę w stylu tej Zarki. Jedyne, do czego ja bym się doczepiła, to tutaj bardzo odstaje. Wydaje mi się, że jest odrobinka za dużo materiału, więc mnie osobiście by to bardzo denerwowało. I z tyłu, o, widzicie tutaj przy ramionach, też nie do końca mi się podoba, że to odstaje. Bardzo przyjemny materiał, rzeczywiście ona nie jest sztywna, więc fajnie się nosi. I wydaje mi się, że też wygląda nawet całkiem ok na sylwetce. Więc jeśli nie dorwałyście tej z Zary, to ta może być fajnym odpowiednikiem. A z drugiej strony tyle osób już ma te kurtki, że nie jestem pewna, czy warto. No i tak jak mi się wydawało, ta kurtka jest za mała. Ma tak ciasne w ogóle w ramionach, że cała jestem napięta tą podszewką i nie jestem w stanie nawet ruszyć rękoma. Także niestety, wypada dużo mniejsza. W sumie bardzo ładnie się prezentuje i myślę, że coś podobnego będę szukać w roku na sezon zimowy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o okrycia wierzchu. 1500 zł było w tej paczce i powiem Wam szczerze, że nic ciekawego. Dajcie mi znać, czy tylko ja ostatnio nie mogę nic trafić w tych sklepach, czy w tym asortymencie po prostu nie ma nic ciekawego, czy ja wybieram jakieś takie nietrafione rzeczy. Ale no, jestem na bieżąco z tymi wszystkimi sieciówkami ciekawego, także myślę, że chyba czas zrobić małą przerwę od tych sieciówek, bo i poczekać na jakieś rzeczywiście perełki. Jeśli tego nie robicie, zachęcam Was do subskrypcji i zapraszam do następnych odcinków. Hejo!